Cześć! Cieszę się, że spodobał Wam się ostatni filmik. Tym razem przygotowałem dla Was film na temat octu jabłkowego. Mam przy sobie jabłka, spady kwaśnych jabłek papierówek. Pachną ekstra. Myślę, że będzie z nich bardzo dobry octu jabłkowy. Zapraszam do oglądania filmiku. Pierwszym krokiem oczywiście jest umycie jabłek, oczyszczenie z jakichś tam paproszków. I dodatkowo tutaj te czubki obrywam i obrywam też ogonki, tak żeby tutaj łatwo mieć dostęp i oczyścić je z jakichś tam paprochów, brudów i piasków i tego typu rzeczy. Wypłukałem dwa razy, bardzo się nie przykładałem do czyszczenia skórki z tego względu, że na skórce będziemy mieć drożdże, które będą nam potrzebne do całego procesu fermentacji. Teraz wezmę i te jabłka rozkroję sobie na ćwiartki, wygrawując gniazdy nasienne, no i jak widzicie też domki robaczków. To jest najlepszy dowód na to, że jabłka, których używam, nie były niczym pryskane, czyli nie zginęły też drożdże, które są na skórce. Tym się nie ma co zrażać, trzeba po prostu wyciąć to, co jest tutaj wydrążone przez robaczki i tyle. Nam potrzebne tak naprawdę są skórki i trochę miąższą, żeby był aromat. Teraz oczyszczę jabłka i zapraszam Was do kolejnego etapu. Mamy już wszystko gotowe. Jabłka, jak widzicie, są już oczyszczone z gniazd nasiennych. Nie skupiajcie się zbytnio nad tym, co jest w środku, czyli nad miąższem, bo on nie jest tak ważny. Ważniejsze są skórki. Możecie robić oct jabłkowy wyłącznie obierając jabłka ze skórki, dodając tylko skórkę. Nie rozdrabniajcie też kawałków jabłek na zbyt małe. Z tego względu, że później będzie bardziej mętny ocet, bo więcej tutaj miąższu przejdzie do płynu. Teraz robimy prosty krok, czyli przesypujemy do słoja nasze jabłka, a następnie będziemy zalewać to wodą z cukrem, czyli pożywką dla drożdży, które znajdują się na skórce jabłek, które właśnie przed chwileczką obraliśmy, oczyściliśmy. Te drożdże spowodują, że zawarty w wodzie cukier przejdzie w etanol. I gdybyśmy prowadzili tą fermentację w zamkniętym słoju, szczelnie, tylko z rurką fermentacyjną, otrzymalibyśmy coś a la cydr. Gdyż naszym produktem był produkt fermentacji alkoholowej. My natomiast chcemy otrzymać ocet jabłkowy, czyli kolejny produkt po fermentacji alkoholowej, w której bakterie, które znajdują się w powietrzu, czyli będą przechodzić przez gazę do naszego octu jabłkowego, utlenią alkohol do kwasu octowego. Mamy już w słoju nasze jabłka. Wygląda to całkiem fajnie. Przepis jest bardzo prosty. Na szklankę, tak jak już Wam wspominałem w poprzednim filmiku, szklanki u mnie są niewymiarowe, czyli nie jest to 250 ml, ale nie macie co zbytnio przejmować. O, jeszcze będzie potrzebna mi łyżka. Teraz zdobyłem łyżkę. Przepis jest prosty. Na szklankę wody. Ja tutaj mam przygotowaną wodę, przegotowaną wodę wodociągową. Troszkę jeszcze ciepło, żeby cukier mi się lepiej rozpuszczał. Nie za gorącą, żeby też nie zabić bakterii, które są na skórkach jabłek. Dodaję jedną łyżkę taką od serca do szklanki. Zalewam to prawie do pełna wodą. I nic więcej nie robię, tylko mieszam do rozpuszczenia. Takich porcji wody z cukrem dodajemy, albo z miodem, bo też możemy dodawać, dodajemy na tyle dużo, żeby przykryło nam jabłka. Dobrze jest wziąć większe naczynie niż takie naczynie, aby nam pozwalało zostawić małą przestrzeń tutaj, gdyż z wodą, z cukrem uniosą się też jabłka, a podczas fermentacji jeszcze troszkę ta objętość wzrośnie. Czyli po prostu bierzemy dużo większe naczynie niż mamy przygotowane jabłka i zalewamy. Zawsze korzystnie jest dodać najpierw cukier, później wlewać wodę, skróci to okres mieszania, gdyż już w tym momencie się nam będzie cukier rozpuszczał. Takie
tipsy i triki. Tu pewnie się zastanawiacie, co mam. Bez reklamowania marki. Jest to zwykła szklana butelka, gdyż podobnie jak z kombuczą, ocet jabłkowy nie powinien mieć kontaktu z metalami. Z prostego względu jest kwasem, albo zawiera kwas octowy, który by nam rozpuszczał ten metal. Czyli trzymamy w naczyniach szklanych, przeprowadzamy fermentację w naczyniach szklanych albo emaliowanych. Czyli też takich, które nie będą nam bezpośrednio pozwalały na kontakt octu jabłkowego z metalem. W tej buteleczce mam ocet jabłkowy, który robiłem w tamtym sezonie. Tak on będzie wyglądał, czyli taka bardzo fajnie, delikatnie żółtawa ciecz. Na dnie butelki jest trochę osadu. Jest to naturalny osad właśnie z miąższu, jabłek i drożdży, które jeszcze były w occie jabłkowym w momencie przelewania. Oczywiście octu jabłkowego nie klaruję, on sam ulega wyklarowaniu podczas procesu fermentacji. Zlewam tylko tą całkowicie wierzchnią część, nie za bardzo się zagłębiając w jakieś cedzenie osadów, które są w tym dużym słoju, albo które powstaną. To już jest trzecia szklanka. Myślę, że jeszcze kilka szklanek i będziemy mieć pełne naczynie. W tym momencie już możemy sobie dodać octu jabłkowego, żeby w międzyczasie przy dodawaniu ładnie nam się mieszała cała zawartość słoja, tak? Octu jabłkowy pachnie specyficznie. Jedni by to nazwali zapachem skarpet, inni takiego bardzo wytrawnego wina. Cóż, jest to na pewno preparat bardzo fajny, bo możemy go użyć i do sałatek, i do zmiękczenia mięsa. Ja stosuję na przykład w okresie jesienno-zimowym razem z miodem do podnoszenia odporności, do takiego trochę wzmacniania organizmu. Ocet jabłkowy też zwiększa pracę nerek, więc w ten sposób oczyszczamy organizm z toksyn. Dlatego warto taki ocet jabłkowy mieć przynajmniej kilka butelek u siebie w domu. Dodajemy dwie łyżki octu jabłkowego, żeby zakwasić środowisko i zaszczepić, jeżeli jeszcze jakieś tam bakterie są. Dobra, jeszcze jedna łyżka, bo słoik jest dość duży. To by było tyle. Ja dokończę uzupełnienie wodą z cukrem tego słoika i za chwileczkę do Was wracam. Mam już gotowy nastaw na ocet jabłkowy. Jak widzicie, wypełniłem swój słoik nie w całości. Troszkę cieczy nie przykrywa wszystkich jabłek. Można co jakiś czas te jabłka zamieszać, zanurzyć, żeby na ich powierzchni nie wyhodowała się żadna pleśń. Nic nie powinno się stać z tym jabłkami, nic nie powinno tutaj się rozwijać. Na początku fermentacji ocet jabłkowy tutaj będzie troszkę mętny. Później zacznie się przyjaśniać. To jest naturalne. W tym momencie należy zabezpieczyć słój przed owadami. Można to zrobić gazą bawełnianą. Tak też ja uczynię. Zabezpieczę tutaj blokując gumką recepturką. Jeżeli wokół Was w otoczeniu jest dużo muszek owocowych, lepiej sprawdza się szmatka bawełniana z tego względu, że ma bardziej ścisłe nitki i przez nie nie przejdą żadne owady, które mogłyby zanieczyścić nam ocet jabłkowy. Co robimy, kiedy fermentacja się skończy i jak ją ustalić? Ocet zacznie pachnieć intensywnie jabłkowo, lekko kwaśnawo, takim sfermentowanym produktem, podobnym trochę do kombuczy. Będzie już jasny, mogą tu pojawić się pęcherzyki powietrza, jest to jak najbardziej objaw tego, że odbywa się fermentacja. Kiedy już będzie zakończono, tak, uznacie, że jest odpowiednio kwaśny, wtedy cedzicie przez gazę bawełnianą na sitku plastikowym i to, co udało się przecedzić, przelewacie do szklanych butelek. Szklane butelki zakręcacie i przechowujecie w warunkach takich piwnicznych, czyli 2-8 stopnia w chłodnym, zacienionym miejscu. W ten sposób będziecie mogli korzystać przez całą zimę z tego octu jabłkowego. I tak naprawdę to już będzie koniec. Zachęcam Was do komentowania, dzielenia się Waszymi opiniami, może
wcześniej już przygotowywaliście ocet jabłkowy, może przygotowywaliście go z innego przepisu. Z chęcią zapoznam się z waszymi opiniami. Zachęcam też do komentowania na moim fanpage'u. Trochę tam się dzieje, umieszczam zdjęcia różnych roślin praktycznie codziennie, przez 5 dni w tygodniu, to już nie jest codziennie. Zachęcam też do subskrypcji kanału, żeby nie ominęły was żadne inne filmiki, a niebawem kolejny filmik o tematyce kombuczy. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!